Także, proszę Państwa, nasze radio Conchita, jak Państwo wiecie, już dobrze, jest radiem takim obrotowym, radiem przesuwającym się i poruszającym się, radiem latającym. Radio Conchita, proszę bardzo, być z nami, a będziecie Państwo wiedzieć dużo, dużo więcej. O co chodzi? Dużo, dużo więcej? No bo co? Dużo, dużo więcej. Człowiek niby kształcił się, niby jest na tych uniwersytetach, a nic nie wie nigdy, no bo nie kształcą tak jak trzeba. Proszę Państwa, Chińczycy, poziom Uniwersytetu Warszawskiego i tych polskich szkół wyższych, no, ocenili jako najniższy. A że tutaj jest linia Mysia i że Uniwersytet Warszawski będzie siebie zachwalał, bo wiadomo, że każda myszka swój ogonek chwali. No to tak jest. Jak jest, że oni po prostu tutaj zachwalają w Polsce, a w Warszawie, gdy jesteśmy na Mazowszu, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, to oni zachwalają ten swój Uniwersytet Warszawski. Ale przecież ludzie, takie chamstwo, żeby w Warszawie było, no to nigdzie takiego chamstwa nie ma innego. I tylko tu, w Polsce. No bo jak Państwo jeździcie po całej Polsce, to Państwo będziecie mogli porównać. My ostatnio mówimy, że jest podział nie Polski A i Polski B, tylko jest podział na Polskę prawosławną i Polskę lewosławną. Albo mówimy lewosławni, prawosławni, lewa, prawa, lewosławna strona, prawosławna strona. No i okazuje się, że co? Że jasne, że u nas jest ta strona, proszę Państwa, lewosławna. No wiadomo, Kościół katolicki, wiadomo, nie cerkiew prawosławna, no bo mówi się Kościół katolicki jako ta strona lewosławna, cerkiew prawosławna jako ta strona prawosławna, to tutaj ta prawosławna strona nie istnieje i nie ma. No, dlaczego nie istnieje, dlaczego nie ma? No dlatego. Także proszę Państwa, była taka moja znajoma kobieta, która odbudowywała Warszawę po wojnie, no bo tutaj wiecie Państwo, wojna jedna, wojna druga, wojna pierwsza i to nie byle jaka, bo to były wojny światowe, przez Polskę przeszły, proszę Państwa. Ale w tych wojnach zaczęły się dni ostatnie tego złego systemu rzeczy. No i że ta prawosławna oczywiście tam nie ma pojęcia o tych świadkach bożych dni ostatnich tego złego systemu rzeczy, że w roku 1905 oni tu pojawili się w Polsce i od strony Gdańska, głoszą jako misjonarze z USA, no to ona jako ta prawosławna, kursująca Warszawa, Anglo-Ameryka, Białystok z powrotem, no bo widocznie ja wiem, czy stamtąd jej rodzina pochodziła, ona tu mieszkała jakoś tak i odbudowywała Warszawę. Albo może było tak, że mieszkała po prostu w Anglo-Ameryce Białystoka, przyjeżdżała tutaj regularnie do Warszawy, odgruzowywać Warszawę, odbudowywać Warszawę, no bo wojna. No, jak mówię, jeszcze raz podkreślam, wojna światowa, pierwsze wojny światowe, to były tutaj w Europie. No bo ludzie mówią, że wojny zawsze były, no ale my jako mamy ten, proszę Państwa, umysł analityczny, to my umiemy odróżnić wojnę od wojny, prawda? No. Jezus powiedział, że będzie głód, mur częściami, miejscami, wojny, wojny, wieści o wojnach. No to Jezus, jak dwuczłonowe proroctwo, wypowiadał i o zburzeniu Jeruzalem, czyli i o zagładzie systemu żydowskiego, to mówił też i o zagładzie systemu tego, takiego, jaki tu jest. No, przecież jaki jest. No, kościółków na krakowskim przedmieściu jest w bród i nikt tego nie domyśli się nigdy. Nawet gdybyś powiedziała, jak ci misjonarze od roku 1905 to mówią, byś nigdy nie przypuszczała, że tak to ma być. A czy pomyślałabyś wcześniej o internecie, który został wynaleziony, że nie musisz iść na pocztę, żeby
nadać telegram. Nie musisz nigdzie iść. Możesz z miejsca zapłacić w komputerze. Z tego tam tak. Możesz wszystko opłacić, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Nasze radio jest edukacyjne, proszę Państwa. My nic nie zmyślamy. Mamy tak oryginalne tematy i poziom, i podejście oryginalne, że jesteśmy nie do pokonania, nie do prześcignięć. Żeby ktoś nas mógł prześcignąć, nie da rady. Była taka Marta Boros, jak ja zawsze miałam występy, no i Marta Dobosz też, Marta Dobosz kilka razy też chora była, nie była. No to przecież jak miała w kanapkarni u Legierskiego, Marta Boros to zawsze mówiła, że teraz wystąpi przed Państwem artysta, artystka, która nie poddaje się prądowi czasu, w sensie prądowi jakiejś mody kulturalnej, religijnej, bo wiadomo, że tych religii jest bardzo dużo, że gdybyśmy były pod wpływem jakiejś religii, to byśmy sobą nie były, no ale ponieważ my jesteśmy sobą i my robimy to, co uważamy, prawda, ale uważamy za słuszne i co zgodne jest z Biblią, czyli Słowem Bożym, no to naprawdę możemy mieć czyste sumienie. Bo wiecie Państwo, różne religie, różne rzeczy powymyślały i myślą, że to jest dobre, ale to wszystko jest bez Boga. Teraz też ateizm się szerzy, na wielki ateizm się zanosi. A na jak wielki ateizm się zanosi? To jak Państwu powiem, że te wszystkie religie będą zniszczone, to Państwo w to oczywiście, że nie uwierzycie, jak w wiele innych rzeczy. Nie. Ale szykuje się coś takiego. Jak do tego dojdzie? Nikt nie ma, proszę Państwa, pojęcia zielonego. Proszę Państwa, jedno jest pewne, że będzie tak, jak podczas zdobycia starożytnego Babilonu, który był metropolią starożytną, wielu też religii metropolią, bowiem około 57 świątyń znajdowało się w starożytnym Babilonie wielkich. Świątyń wielkich. Proszę Państwa, świątynie owe poświęcone były różnym bóstwom. Mardukowi głównie, to już powinniście pamiętać, wiedzieć, ale nikt tego nie wiedział, że tam było dużo tych dużych, wielkich i ogromnych panteonów, świątyń, gdzie czczono różne bóstwa, szczególnie i zwłaszcza w starożytnym Babilonie. W starożytnym Babilonie, o to chodzi, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Buziaczki. Proszę, proszę bardzo. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Państwo zobaczą, nawet takie dziecinne, a takie miłe i takie prawdziwe, chrystusowe, prawda? Bo taka moherowa w berecie, poważna, szara, szarytka, smutna, smutaska. Jak się pójdzie pod ten kościół, proszę Państwa, i z kamerą, tam jak oni tę zupę jedzą na żytniej, róg żelaznej w tym klasztorze, no wiecie Państwo, to te twarze takie są przygnębione katolickie, te twarze takie są, proszę Państwa, jak nie ma pieniędzy na restaurację, to nawet jak ktoś ma pieniądze na restaurację, to ludzie nie wydają, bo sobie oszczędzają i przez to mają samochód, bo tutaj są takie mafie dzisiaj w internecie, na Facebooku i wszędzie jest mowa o mafiach, że te mafie reprywatyzacyjne to mało. Mafie reprywatyzacyjne współpracowały nawet, można tak powiedzieć, ze złodziejami samochodów w Austrii na zachodzie. I takimi ludźmi, którzy szybciutko umieli dopasować kluczyk do samochodu, podrobić kluczyk, ukraść samochód i sprzedać go i dużo kasy mieć. Także mafie reprywatyzacyjne z mieszkaniami miały związek ze złodziejami samochodów w Austrii i nie tylko. Dzisiaj jest w internecie, proszę patrzeć. Ja przecież tego nie zmyśliłam. Ja tego nie wymyśliłam.
No. Natomiast faryzeusze czepiali się zawsze szpilki, z której do szpilki chcieli zrobić jakieś widły, czyli z igły szpilki zrobić widły. Jak to uczynić, jak to faryzeusze doskonale umieli, dzisiaj to też potrafią, wszyscy kręcą. Czy to deszcz, czy jakieś coś? Nie, wydawało mi się, bo tutaj taki stary jeden strasznie głupi jest i strasznie wścibsko zagląda. Wiesz, co tu się dzieje? To, co tu się dzieje, to on nigdy tego się nie dowie. On nie ma pojęcia. On myśli, że ja czy ja śpiewam, czy ja tańczę, czy ja co. Proszę Państwa, nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Ja czuję się jak Maryla Rodowicz, chociaż nie jestem gruba. Jestem obserwowana przez szkiełko, przez starego, durnego faceta, który, jak on się nazywa, jakoś on się nazywa, a nawet tu się przedstawiał, ale mnie to tak interesuje jak dzień wczorajszy i mam taką pamięć jak naprawdę nie wiadomo co. Proszę Państwa, Maryla Rodowicz śpiewała w studiu Polskiego Radia Białystok w Anglo-Ameryce Białystok i to już bardzo dawno, bardzo się jej podobało taki koncert, że wszyscy ją obserwują, widzą, a ona nie. Tak, słucham. No. Czy zaraz wyłączy podnieść? No. 717 jakieś coś. No. O Boże, taka przerwa jest, prawda? Teraz dziwne wiadomości mi ten Orange nadaje. Wiadomość została dostarczona, adresat 505 586 377, że ten Orange, proszę Państwa, tak kręci, że same włączają się poczty głosowe. Poczta głosowa. Ja wyłączam ten telefon, już chcę go cisnąć o beton, a tu jeszcze ta poczta głosowa gada. Wiesz, ja już nową rozmowę tu chcę wyłączyć. To się wszystko tak chowa, tuszuje, manipuluje.
I to jest coś okropnego, proszę Państwa, gdy nadaje to nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także pozdrawiamy serdecznie, buziaczki przesyłamy. Wsiewo harosze, bo no, Tamara. Proszę Państwa, mówimy tutaj ogólnie o zamordyzmie. O zamordyzmie mówimy, że ludzie niby się modlą pod figurą, a diabła mają za skórą. Co to znaczy, że ludzie diabła mają za skórą? Proszę Państwa, zamordyzm to jest coś takiego, że nawet w imieniu religii swojej taki katolik to ciebie może chwycić za mordę. No przecież jak patrzysz, przeglądasz historię średniowiecza, to co było? No co było? Za mordę to jeszcze jest delikatnie. To jeszcze jest bardzo delikatnie. Co było? Była po prostu śmierć. Sztyletem czy brutalnie. Po chamsku też to nie jest odpowiednie słowo, bo za mało. Brutalnie. Potem się mówiło, jak były te wojny światowe. Kula i w łeb. Kula i w łeb. Dzwoniły do mnie, proszę Państwa, numery teraz. 717. Ja odeszłam na chwilę od mikrofonu, żeby powiedzieć, słucham. Tam się nic nie odzywa, a te numery 700 są jakieś takie dziwne, proszę Państwa. I one, te numery 717, wiem, że drogie są. Po 2,89, po 4,99 za minutę. I takie firmy są pożyczkowe, że ty do nich dzwoń. Oni już mają kartę Visa z pożyczką do 10 tysięcy przygotowaną dla ciebie i przy okazji zapłacisz no, za minutę 5 zł. Jakbyś miała 5, 25. Tak codziennie po kilka razy będziesz dzwoniła, no to będziesz musiała płacić tylko za tego typu dyskusje, za tego typu rozmowy, gdy nadaje nasze radio. To FM Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Teraz piję kawę, nie wiem czy dobrze robię, bo już po prostu zapomniało mi się, czy ja coś jem, czy ja nie jem. Znowu ten chyba 123. Tak, słucham. Tak, tak, oczywiście, słucham. Aktualna, aktualna, tylko tu była jeszcze też firma T-Mobile w powiązaniu z Alior Bank, to nie to samo? Nie. To nie to samo, no. Dobra, mniejsza z tym. To słucham. No tak. To znaczy tak, 17 marca. Wysoko w Tatrach, natomiast śnieg. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 8 w centrum, do 12-13 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby, przeważnie zmienny. Wysoko w górach wiatr porywa do 60 km na godzinę, w Tatrach powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja. Niespełna 7 minut po godzinie 10 przed radiozbiorniki serdecznie zapraszamy naszych najmłodszych radiosłuchaczy na audycję dedykowaną właśnie do Wam, a następnie do wspólnej rozmowy. Uczynkami
Ojca Świętego. Witajcie. Ważne, właśnie tutaj muszę sięgnąć, bo się mogę i pomylić, czyli, że o, teraz wezmę tutaj to i on jest ważny, cholera, o, jeszcze mi spadło, no zaraz, zobaczymy, o, 0704, ja zawsze odwracam, 0704-2021. Nie. To będzie wykawane. Licencjackie. Przy rodzinie. Nie. Jej nie chcę. I teraz tak. Igańska 20, mieszkania 112. Tak, 04087 Warszawa. Adres mailowy jest łatwy, trudny. elahof1234@gazeta.pl. Elahof 2F 1234@gazeta.pl. Samocha Ela Hoff. No już podaję ten, na który tak 079 końcówka, tak. Wojciula, przez uzwykłe, Wojciula. Nie bójcie się o to ludzi, przy to jest 15 lutego. Niedługo będzie rok. Tego roku, tak. 17, 2, 7. Wykonany. To jest
Tak. No tak. Tak. Sześćset. No, to są dwie osoby. Nie. No taki jest tam trochę tego, jest, jest. Ten pozabankowy, a ten człowiek jest pozabankowy. No, rozumiem. Dziękuję, do widzenia. Także proszę Państwa, to nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra nadaje, ale zaraz jeszcze jak przyjdzie ta lipska sytuacja cała po pieniądze do naszego banku, no to przecież kupa śmiechu. By tutaj chciała usiąść, by tutaj chciała do tej książki się wpisać i proszę Państwa, co jeszcze by ta Lipska chciała tutaj zrobić? Głupoty, głupoty. No po prostu ona, jak jest sytuacja jej sprzyjająca, to ona będzie gadała tak, tak, na plus. A potem ci pójdzie i będzie obrabiała dupę. I dlatego, proszę Państwa, już jej tej grubej nie wpuszczamy. Proszę Państwa, nasze studio nie jest zbyt wielkie, takie, żeby gruba dupa, wielka cała ta sytuacja lipska siedziała. No, nie ma po prostu miejsca, nie ma takich opcji. Ale co dziwne, to wzięłyśmy inną babę, inną kobietę, no Jaćkę wzięłyśmy. Ona jest i wyższa, ale może nie jest taka gruba, bo tego może nie widać. No ale myślę, że pod względem ciężaru to jest ciut więcej to jest niż ta cała sytuacja Lipsk. Na temat dwóch oszustek to Państwo już tutaj wiecie, znacie, bo tu w Polsce to nic dobrego nie ma. Ani dwóch Mormonów nie spotkasz, ani dwóch prawosławnych nie spotkasz, ani dwóch Świadków Jehowy, ani dwóch Ewangelików nie spotkasz. Czy żeby razem chodzili, czy żeby ich tak dużo było, bo tu zawsze najwięcej jest wiadomo. Linia Mysia, linia kościelna, rzymsko-łacińskiego kościoła, proszę Państwa. I czasem bardzo lubię też i pobyć z katolikami, jak oni różańce klepią i tak dalej. Pobyć, ale jak widzę, nie to, że te twarze mogą być takie brzydkie, bo ja tutaj wspominam o zamordyzmie, nie, ale jak ktoś zaczyna gadać, ktoś zaczyna zaczepiać, ktoś zaczyna się gapić, że człowiek jest zagrożony i tutaj my zaczynamy mówić o prawach osób niepełnosprawnych, że ja mówię, nie wiem jak oni funkcjonują, jak oni funkcjonowali, skoro o prawach osób niepełnosprawnych się nie mówiło. I w sytuacji, kiedy był, bo przecież od średniowiecza, jak mordowali, palili, do Konstantynopola jechali, bo tak nienawidzili tego prawosławia jakby, prawda? Bo to były dwa kościoły, wschodni i zachodni. No to ten kościół zachodni oczywiście z zachodem, z Ameryką, proszę nie mieszać, nie mylić. No to one się nienawidziły, te kościoły. I jak jechali, cały ten system rzymski, sytuacja cała ta lipsko-rzymska jechała w kierunku Konstantynopola, żeby podbić Konstantynopol. Zdaje się, że oni podbili, tak? Jak to było? To proszę, ja to tylko pamiętam i wiem i znam
I mam to zanotowane, jaka wielka krzywda działa się ludziom wszem i wobec, bo jak jechali, żeby pokonać i zdobyć ten Konstantynopol, to przecież mordowali wszystkich i wszystko palili, wioski, świnie zabierali wiśniakom, a przecież żołnierze musieli coś jeść, a musieli ten Konstantynopol zdobyć. No, także proszę Państwa, krzywda, ale zamordyzm straszny. To dlatego mówimy, że on jeszcze ciągnie się od średniowiecza. Od średniowiecza. No. I dużo dzisiaj też jest takiego w ramach zamordyzmu, cwaniactwa, salcesonizmu. Dlatego też jak powiem coś na temat Alior Bank, to już nie będę pisać, tylko powiem ustnie, że Alior Bank też tak cwaniaczy, salcesonuje, kręci, kombinuje, proszę Państwa, różne wtyczki, różne informacje dodatkowe, poboczne. Niech się pocałują w D. Bank Alior Bank. Ale jak dowiedziałam się, że T-Mobile współpracuje z Alior Bank, to mnie to zatkało, że po co ten T-Mobile, ale T-Mobile to jest jakby firma amerykańska, proszę Państwa. T-Mobile ostatnio podpadł. Nie wiem, co dzwoni. Tak, słucham. Pan udzieli dobrej, właściwie odpowiedzi. No tak, słucham. Przypominek od nas, który prześlemy na wskazany adres. Zatem, ile jest część Różańca Świętego i jakie są to części? Numer kontaktowy do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub końcówka 66. Dzień wszyscy się modlimy, patrzeni w Maryję, jak dzieci spadimy. Ona taka smutna, bo świat w grzechach tonie, prosi nas codziennie, weź różaniec w dłonie. Prosi nas codziennie, bo wie o tym sama, dzieci nie odmówią. Prosi mama i ty dzisiaj. Proszę Państwa, ta muzyka, żeby nie była tylko głupia, ureguluje muzykę, troszkę dzieci śpiewają, dzieci nigdy perfekcyjnie nie śpiewają, dzieci nigdy dokładnie, proszę Państwa, nie śpiewają, nawet, no nic nie będę nic mówić. A tu ładnie jakoś, tak poczekaj. Także Radio Koncita, proszę Państwa, z tego Eurobank, ja go tak zachwalam, ale tam strasznie długo wchodzi i wychodzi i przechodzi, nie wiem, czy to dlatego, że on jest tak bardzo pilnie strzeżony, ten Eurobank, czy co, ale po prostu strasznie długo. Albo jak przelew dajesz, czy wysyłasz z euro w sobotę, niedzielę, to w ogóle nie dojdzie, a dopiero o 11-12 w poniedziałek. No to ja nie wiem, co to za robota. Jest taka forma, że na poczcie możesz gotówkę przesłać na nazwisko, tylko wtedy trzeba parę groszy więcej zapłacić, 15-20 w zależności od kwoty. No to więc nie wiem, ten Eurobank w tym sensie mnie, proszę Państwa, denerwuje, że strasznie długo realizują, proszę Państwa, przelewy. No. Strasznie długo się to dzieje, strasznie długo się to realizuje w Eurobank. Nie wiem, mnie to męczy, mnie to zaczyna męczyć, bo jeszcze dziecko do mnie pytało się, czy
proszę Państwa, się tam przelało. Tak. Teraz też z tego kredytu do mnie babki różne dzwoniły, więc nie wiem. Zaraz damy SMS-a, wyślemy, proszę Państwa, SMS-a kolejnego może. Zobaczymy, czy to w ogóle wyślę. Na przykład tak, 505, 586, 377. No i tutaj piszemy. Pewnie nie wyślesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Także proszę się niepokoić o niedostępne w trybie offline, ale mi nie wyświetla się na menedżerze przez internet wysyłanie wiadomości. Messenger. Jest jakiś lewy messenger, pewnie to nie jest ten. I taka to jest robota, że jak jest kilka messengerów, to wystarczą dwa, a już ci pomieszają szyki. I teraz nawet nie mam tego messengera. Messenger jest. Daj messenger, wyślij. Nie. Messenger. I chcę teraz dać ten messenger, wysłać wiadomość. Nie wiem, co ja tu mam zrobić. Strona internetowa tu jest niedostępna. W Playu w tej sytuacji jest dostępna. Proszę Państwa, mamy kilka numerów, 6-7 na Play. To, co ja Państwu podaję, to też nie jest wszystko, ale zwykle podaję dwa numery telefonu. Tak. Muzyka, co to jest? Dajmy następny, proszę Państwa, numer. Zobaczymy, czy to jest... Nie. Ja chcę wysłać, proszę Państwa, SMS. Tylko chcę wysłać SMS, proszę Państwa. Nie chcę żadnej obsługi klienta o raporcie. Nie chcę. Dajmy tu. SMS. O, już mam. Ale obsługa klienta mi wchodzi. Nie chcę obsługi klienta. Usuń, zablokuj, zgłoś spam. Albo usuń konwersację. Usuń. Obsługa klienta. Dobrze. Już. Jest podane, że jest opłacone, ale z Eurobank, ze dwa dni będzie szło. Także, że to jest opłacone, trzeba się tłumaczyć, że się nie jest garbatym. Proszę Państwa. Ja nie wiem, czy to firma jest Play winna? Nie. Obsługa klienta znowu mi tu się... zablokuje. Strzeż się spamujących. Obsługa klienta. No patrz, jakieś chytre mi się tu włączyło. Czyli mnie 790-500-500. No proszę Państwa, ci co za mordyzm robią z zemszy wychodząc, no tutaj masz Orysio i jego, wiesz, współpracownik, czyli wiadomości, ale ja chcę znaleźć ten numer 505 i może mi się teraz uda na Messenger, czyli tak 505, 586, 377. Musiałem te piosenki wyłączyć, bo one są okropne, proszę Państwa, no takie okropne. Wobec kogo pozdrajasz? O, jak mi się na jakiś hip-hop włącza, tak, True Seller, ochronił mnie przed tym spamującym numerem. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Także słuchaj dziecko, nie przejmuj się, to wszystko dojdzie, na pewno do wieczora dojdzie, bo tutaj do mnie też z banku dzwoniła i wczoraj po południu i zaraz za 3 godziny był tam przelew, bo tam około po 18 się pojawiła kwota. No i ja poprzelewałam Ci wszystko, ale i sobie tutaj na ten bank to i owo opłaciłam. I też do mnie teraz jeszcze dzwoniła, i żeby potwierdzić, czy ja wpłaciłam, czy ja nie wpłaciłam. Powiedziałam, że wpłaciłam, ona to zaznaczyła i ona czeka, aż ten przelew jej się tam przed oczami pojawi się. No, za jakąś tam, wiesz, na bank, na pożyczkę, na to, na tamto.
Także więc widzisz, z Eurobank, ja nie wiem, ale czy to jest winny Eurobank, czy to jest winny jakiś inny bank, to jest problem, myślę, że to z innego banku do innego banku przechodzi i dlatego ten przelew długo się przelewa, rozumiesz? No, przelew zbyt długo się realizuje, także nie ma co się tam bać, bo do mnie dzwoniły tutaj babki. Czy już? Ja mówię o 18.15, o 18.30 i tam wtedy dzwoniłeś, mi tak strasznie przeszkadzałeś, bo ja byłam zdenerwowana, żeby się nie pomylić w tych numerach. No to jest to wysłane, co tam masz, zrobiłam ci zdjęcia na adresie e-mailowym, masz wszystko, jest w banku bardzo udokumentowane, swoim PESEL-em, imieniem, nazwiskiem, nawet adresem, także się nie przejmuj. Jeżeli jest na numer 20 przesłany i ci to nie odpowiada, masz prawo pójść do T-Mobile'a i powiedzieć, że proszę z numeru 20 przesłać mi na 16. Tam dawałeś numer konta bankowego zaczynającego się od 16, że proszę mi to przełożyć. I wtedy oni to przełożą, bo to jest w T-Mobile'u i to jest w T-Mobile'u, także nie przejmuj się, ale zawsze mi podawaj numer konta bankowego, bo ja ciebie o to się pytam, a ty myślisz o jabłkach, no bo tu katolicka Warszawa myśli tylko o jabłkach, natomiast prawosławny system myśli o gruszkach. Także proszę Państwa, dałam teraz, wysłałam dziecku takie długie może, ale jeszcze tu mi się pojawiło, aha. Strzeż się, Truseller chronił mnie. Sealer, to jest komórka. Sealer, Truseller ochronił mnie. To oni powinni taką dać nazwę spolszczoną. Dlaczego? Dlatego, że tu są trudne dwie zgłoski. Może nawet nie tyle, że trudne, ile że są niepopularne w języku polskim. I w tej sytuacji powinni dać formę spolszczoną. No, także trochę wiadomości. Także proszę Państwa, Eurobank jest bardzo dobrze chroniony. Z Eurobanku nikt nigdy nic nie ukradnie. Eurobank nie da się skazić. Tak jak teraz ING, ktoś tam skaził ING, że było zablokowane, oni musieli zablokować. Tam na Belwederskiej jest ogromny budynek, taki ala pałac, gdzie kiedyś była księgarnia, to tam jest ING. Ja mam ING, ale mam kartę do otworzenia, ale chyba jej nie otworzę, bo już zaczynam się bać tego banku ING. Także pozdrawiam ciebie serdecznie. I jutro idziemy do Eurobank załatwiać te sprawy, bo tutaj też na telefonie mogę zrobić co nieco, ale widzisz, co tu można zrobić w tej sytuacji. No, skoro ten euro jest taki wolny, ale coś dobrego, no to nie może szybko przerzucać tych pieniędzy. No, przesyła, ale widzisz. W piątek i sobotę po południu, w piątek to już nie ma co, w sobotę nie ma co, w niedzielę nie ma co, bo to w ogóle dopiero o 12 w poniedziałek. Strasznie długo. No ale już jak pójdziesz po 12 do T-Mobile'a, no to masz tam na e-mailu, ci wyświetl sobie, na numerze masz 20, tam co tam są te 4 siódemki, zaraz ci poczytam po 2 tutaj na tym numerze, co masz 20, no to jest właśnie ten numer, 20, 10, 30, 19, 57, 4 siódemki, 80, 09, 35, 85, 56, 93. W takich okolicznościach. A to źle podało, 903. No, 93. O, teraz dobrze. Dobre, to jeszcze raz. 20, 10, 30, 19, 57, 77, 77, 80, 09, 35, 85, 56, 93. Konkubinat nie, bo to jest życie w stanie permanentnego grzechu ciężkiego.
to mamy też... Już to średniowiecze nam tu się wciska, że permanentny grzech ciężki. To gdy człowiek tak manipulując człowiekiem, jego duszą w sensie świadomości osobowości duchowej, tak bardzo oddzielał go od Boga, że taki człowiek przestraszony, zamordyzm, to jest zamordyzm. Człowiek przestraszony, proszę Państwa, już myślał, że przed Bogiem nie miał żadnych szans. Było bardzo dużo samobójstw, ludzie odbierali sobie życie. Dzisiaj jest to samo. Kiedyś bardzo łatwo było człowieka chwycić za jego duchową jaźń, go nastraszyć. Nastraszyć piekłem, bo ludzie byli religijni. Nastraszyć cierpieniami nigdy nie kończącymi się. Także, proszę Państwa, no Kościół to jest coś okropnego w sensie takim, tej ciemnoty, ślepoty, głupoty, zabobony. Wejście w taki, jak to się teraz nazywa, związek, jesteśmy w związku. Przecież ludzie, którzy, proszę Państwa, grzeszą i przed seksem, na przykład u katolików, przed ślubem seks jest, to oni się dziwią, że Świadkowie Jehowy nigdy nie mieli seksu przed ślubem, albo że mężczyzna nigdy damskiej cipki nie widział, a jak się potem nie ożenił i nie chciał widzieć, nie widział i potem się dziwią. Katolicy. No to więc mówię tu Rysiowi, Rysiu, czy wziąłeś różańce ze sobą wszystkie? A on tak się wściekł, a ten Bynio się tylko śmiał. Ja mówię, no to czyli, że wydało się, że i jeden różańcowy, i drugi różańcowy. Dlaczego? Dlatego, że ten Rysio tak się wściekł, proszę Państwa, że w ogóle... Ktoś sugeruje, daje do zrozumienia, że on klepie, trepie, trzepie te różańce. No, także proszę Państwa, kupę śmiechu na wydechu. Oczywiście, że klepie. A jak nie klepie, to tak się robi, że źle robi, że nie klepie. Bo on powinien klepać, powinien trepać, powinien trzepać. Zmiana języka, zmiana sposobu, w jaki o tym mówimy. Ja zawsze używam słowa konkubent, konkubentka, konkubinat, które jest, owszem, ma oddźwięk taki negatywny, pejoratywny, ale jest prawdziwe. No u katolików, jak oni bez ślubu żyją, bez związku ślubnego i oni się tym chwalą, wiesz, oni się tym normalnie chwalą. Ach, że was, że u Świadków Jehowy, że wam to nic nie wolno, ale to nie to, że to tylko u Świadków Jehowy, tylko ludzie normalni, to raczej, wiecie Państwo, po ślubie, no to jest związek małżeński, ale przed ślubem. Związek, który i dlatego są takie częste zdrady, albo może nie muszą być częste zdrady, bo jeżeli ktoś związek małżeński ma ze względu na kogoś innego, się pochwalić sąsiadowi, żeby się pochwalić sąsiadce, czyli tak jak mówię i podkreślam, ze względu na kogoś innego. Konkubentka, konkubinat. Czyli musimy być w prawdzie, szczególnie my, rodzice, ci, którzy może wiemy, widzimy więcej, którzy jesteśmy bardziej odpowiedzialni za, mimo że Radio Koncita, ale jesteśmy za nie odpowiedzialni. Czyli Toke, PEM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Którzy mają te dzieci już wchodzące w te związki konkubenckie, dlaczego wycofują się czasami z tej roli rodzica, ludzie mówiącego nie chcą prawdę, przestrzegającego, prawdę, zgadzającego się na to, co mówcie się dzieje. Prawdę, każdy z bliźnim swoim, myślę, ale to jak jest zamordyzm, to gdzie będzie prawda? Człowiek dziecko, które ma straszne zamordyzm. Może się wydawać, że w tym momencie możemy być tylko... Jak oni się po mordach biją, to jak bardzo ucierpiała wcześniej, to ja duchowe, prawda, nie istnieje, bo jeżeli ktoś robi poza ołtarzem według Kościoła katolickiego coś złego, to, że dziecko prawda? Zerwie z nami kontakty, no to i będzie chciało robi wszystko nieszczerze, to w strachu, w lęku, żeby tylko do piekła nie poszedł. Ale ludzie są strasznie zmanipulowani średniowieczem. Nazywać rzecz po imieniu i mówić, kocham cię, ale nie akceptuję tego, że żyjesz w konkubinacie. Mhm.
kocham cię, chcę twojego dobra, chcę dla ciebie jak najlepiej. No. Mhm. I dlatego właśnie nie akceptuję tego, że żyjesz w konkubinacie. To jest przekaz, który dziecko dorosłe powinno słyszeć. Zawsze możesz do mnie przyjść, porozmawiać, możesz się dowiedzieć, dlaczego ja tego nie akceptuję. Mhm. Natomiast jeżeli my unikamy tego w ogóle rozmowy o tym, to dajemy takie milczące przyzwolenie na status quo, na to, że rzeczywiście nasze dorosłe dziecko żyje w konkubinacie. I co więcej, zewsząd właściwie ma taki komunikat, to jest w porządku. Bo i znajomi, i jakaś tam dalsza rodzina, która też się w to nie wtrąca, pomija milczeniem sam ten fakt. My też. No i w tym momencie wydaje się takiej osobie, że to wszystko jest okej, wszystko jest w porządku, wszystko jest jak najlepiej. Jeżeli mamy tę odwagę, to robimy taką wyrwę w takim ogólnym konsensusie. Robimy wyrwę w takim spostrzeganiu rzeczywistości, że wszyscy uważają, że wolny związek jest jak najbardziej akceptowalny i świetny. A tutaj jednak moi rodzice mówią nie. I to jest taka zadra, bo w gruncie rzeczy ludzie czują, że konkubinat to nie jest prawdziwy związek, że w tym jest tymczasowość, że w tym jest brak pewności, brak takiego stuprocentowego zaufania do drugiej osoby. Bo oni chcą mieć na amen, wiesz, na zawsze. Takiej deklaracji, jak mareczek. Do worku wkłada. Zagwarantowane, jak u Żydów, że mogą robić źle, kłaniać się krowie, uprawiać bałwochwalstwo, a mieć gwarancję, panaceum, że będzie metodę na życie. I tylko oni, tylko Żydzi, a żadni inni poganie, żadni ludzie, a przecież plany Boże nie takie były. Plany Boże były, że do wszystkich. Ewangelia, nawet u Żydów było tak, że mogli mieć schronienie poganie, albo że Żydzi mogli mieć u pogan schronienie, jak u tej Rahab, nierządnicy Rahab, gdzie Żydzi mogli się schronić w murze. Poprzez konkubinat. W tym stanowczym nie rodziców jest właśnie ta troska, troska rodziców, która wyraża się w miłości. I tutaj wiadomo, że rodzicom bardzo zależy na tym dziecku, na podejmowanych decyzjach. Dlatego w miłość, poprzez miłość można wiele zmienić, prawda? Że rozmawiamy o różnych wyborach, które ludzie podejmują i mówimy, dlaczego konkubinat jest złym wyborem. I tutaj mogę powiedzieć o na przykład, co pokazują badania psychologiczne. Inne podejście do konkubinatu ze strony dziewcząt i chłopców, mężczyzn i kobiet. Mianowicie mężczyźni, im starsza jestem, tym bardziej stwierdzam, mężczyźni są jednak prości. Mężczyźni są nieskomplikowani i działający logicznie. Dla mężczyzny konkubinat jest rzeczą wygodną, bo ma się wszystkie przywileje małżeństwa bez żadnych zobowiązań. I badania pokazują, że większość mężczyzn w konkubinacie myśli o tym, jest dobrze, nie zepsujmy tego. Nie zepsujmy tego na przykład ślubem, bo po co nam? Jest nam dobrze. Proszę Państwa, nieufność, brak zaufania, podejrzliwość, wręcz przeciwnie. Co jest, co wynika z postraszania piekłem? To żniwo całe, co dzisiaj świat religijny zbiera, świat religijny jest skazany na zagładę z tego powodu, że jest to wszystko niepraktyczne, niepraktyczne. Diabelstwo, diabły, proszę Państwa, piekło, strachy, strachy na lachy. Coś okropnego. Dziewczyną jest to trudno przyjąć w ogóle, że ten chłopak w ogóle nie ma w planach ślubu.
Tak. Po prostu coś, co według niego funkcjonuje idealnie. No, po co? Po co? Jak on w Boga prawie nie wierzy, jest ateistą, jak Żydzi zabili Jezusa, w nic nie wierzyli, Jahwę do śmietnika wyrzucili, nic im nie było potrzebne, hulaj dusza piekła, nie ma Mojżesz z przykazaniami, a oni dookoła krowy tańczą świętej. Po co im? Po co im Bóg? Do jakiegoś pokoju, tam było widać, że dziewczyna i chłopak mieszkają ze sobą razem, no to skorzystał z okazji, żeby porozmawiać o tym, co się z nimi dzieje. Przyjmuje kolędę z jednej strony, z drugiej strony właśnie ten kolędę. I zadał pytanie, no czym to dla was jest? Czy chcielibyście wziąć ślub? Na co dziewczyna bez zastanowienia, tak, oczywiście, przygotowujemy się do tego. A chłopak w tym samym momencie bez zastanowienia, nie no, ale absolutnie nie. Konsternacja. Po czym chłopak... Tak jest wszędzie. Brak porozumienia, brak jednomyślności. Powiedział, że ja nie, już tutaj się spieszę, już muszę iść. Poszedł sobie. No i w tym momencie ksiądz mówi do tej dziewczyny, słuchaj, właśnie twój chłopak publicznie zdeklarował przede mną, że nie chce z tobą brać ślubu, a ty myślisz, że tak. A co ty na to? I tutaj się okazało, co dziewczyna na to? No bo mój misiaczek no po prostu nie za bardzo lubi księży i on się tak droczył, ale tak naprawdę to on przecież chce wziąć ten ślub. Czyli w obliczu otwartej deklaracji... Pod pozorem, my wszyscy pod pozorem i w końcu tego ślubu nie będzie. Tak opowiada tę bajkę. Pod pozorem, że księży nie lubi, pod pozorem, że księży nie lubi. W końcu tego ślubu nie będzie. I to jest... To jest chyba najbardziej charakterystyczne, że rozumiesz, nie będzie. Konkubinat z całym, z wielkim, ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym. Księży nie lubi, księży nie lubi. Podczas gdy nie rozumieją tego, że chłopacy są w stanie to traktować tak dosyć instrumentalnie, to znaczy nie jest takim wielkim zaangażowaniem jak one, że to może być takie, no właśnie tutaj... Kupuję sobie samochód, tutaj kupuję sobie jakieś gadżety, tu mam jakąś dziewczynę, jak mi się samochód znudzi, to go sprzedam, jak mi się gadżet zepsuje, to go wyrzucę, jak coś mi nie wyjdzie z dziewczyną, to sobie znajdę następną. No tak, zawsze jest taka opcja. No ale oni samego Boga też tak traktują, że wiesz, Bóg to jest panienką, ubrać panienkę, proszę państwa, na kolorowo i masz, że jest jakaś Matka Boska, tu się spytasz przeciwnego katolika, kto jest dla ciebie Bogiem, no to on powie, że Matka Boska, powie, że Jezus Chrystus, powie, że Matka Boska. Przepraszam bardzo. Gdzie my żyjemy? Gdzie my jesteśmy? Jest trudno rozmawiać chociażby ze względu na... Także proszę państwa, Radio Maryja może nie ma najciekawszych teraz punktów, bo to dopiero o 13:00 owódź się Polsko ma. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Funkcjonowania kobiety. Tutaj aż się prosi o taki cytat z doktor medycyny Luan Brizendin, która napisała książkę pod tytułem Female Brain, czyli kobiecy mózg. I ona powiedziała taką zdanie. Nie pozwól chłopakowi się przytulać, chyba że otaczających. Do czego to się odnosi? To się odnosi do poziomu psychologicznego. Znaczy do tego, że kobiety i seksualność ogromną rolę grają kręgosłup hormonowy, w którym dominuje oksytocyna. Oksytocyna to jest hormon, który jest odpowiedzialny za tworzenie więzi między innymi. Na przykład oksytocyna się wydziela w momencie, kiedy karmimy malucha piersią, ale oksytocyna też się w sytuacji intymnej bardzo intensywnie u kobiety wydziela. O wiele bardziej niż u mężczyzny. U mężczyzny w seksualności dominuje testosteron. Testosteron też jest hormonem, jest odpowiedzialny za pobudzenie seksualne, za rozładowanie napięcia seksualnego, za orgazm. Natomiast u kobiety w seksualności w zbliżeniu intymnym dominuje oksytocyna. Co to w praktyce oznacza? Że dla kobiety zbliżenie intymne zawsze będzie czymś więcej. Będzie angażowało głębiej jej emocje niż mężczyzny. I ta oksytocyna też, i w ogóle ten koktajl hormonalny, który w zbliżeniu intymnym u kobiety działa, powoduje, że my zaczynamy patrzeć naprawdę przez bardzo różowe okulary na tego swojego konkubenta czy męża.
akurat jeżeli chodzi o małżeństwo, to jest bardzo dobrze, że tam gdzieś na początku małżeństwa, zakładając, że ludzie czekali ze zbliżeniem intymnym do momentu ślubu, w momencie, kiedy zaczynamy tą osobę bardziej poznawać, to nam się nakłada